Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prosiłem Boga o wodę, dał mi ocean. Prosiłem Boga o kwiat, dał mi ogród. Prosiłem Boga o drzewo, dał mi las. Prosiłem Boga o przyjaciół, dał mi was. Jesteś z nami. Zawsze będziesz z nami. A ten portret w naszych domach przypominać będzie, co może jeden człowiek i jak działa świat. Myślę o tamtej wiośnie, Ojcze Święty, o rzymskim maju, kiedy to w obecności milionów dzieci dopełnił się los ich ojca. Beatyfikacja największego w dziejach Polaka. A do księgi, w której, jak pamiętacie, wiatr przewracał kolejną kartę, łaskawy Bóg dopisze kiedyś nowy rozdział o polskim świętym. Bo żeby zostać świętym, trzeba przedtem być człowiekiem. Z krwi i kości, takim jak ukrzyżowany. No cóż, moi drodzy, dziś jeszcze raz pochylę się nad tekstami Jana Pawła II. Zacytuję stosowne strofy poetów. Pochylę się nad jego testamentem. A wy grajcie.
Paweł II. Historia mojego powołania kapłańskiego. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie wyście mnie wybrali. Ja was wybrałem. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie. Ludzkie słowa, mój Boże, ludzkie słowa są czasem jak te wypowiedziane kiedyś przez prostego robotnika, z którym nasz papież pracował w krakowskim kamieniołomie. Łabuś się nazywał. Łabuś powiedział: Karolu, wy to byście poszli na księdza. Ładnie byście śpiewali i byłoby wam dobrze. Dobrze mógł. Panie Franciszku, dobrze, ale zupełnie inaczej niż pan wtedy przypuszczał. Już ich nie widzę, już ich nie widzę.
warszawski Żoliborz. Na bramie wiodącej do kościoła świętego Stanisława Kostki, tuż obok grobu bestialsko zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki, parafianie powiesili portret naszego papieża. Ten portret. Myślę, że jeden z najpiękniejszych portretów naszego ojca. Przechodzący ludzie na pewno zastanawiali się, ile też nasz papież na tym zdjęciu miał lat. A ktoś inny być może pomyślał, a jak wyglądał 9-letni Karol, kiedy to 16 kwietnia 1929 roku zmarła mu jego matka. Jak wielką tragedię musiał przeżyć wtedy ten mały chłopak. Duchu skrzydlat,
nad Twoją białą mogiłą, od lat tylu już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad Twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad Twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. Bo jak to dawno już było, jak się dziś zdaje malunkiem. Nad Twoją białą mogiłą, o Matko, zgasłe kochanie, me usta szeptam bez sił, daj wieczne odpoczywanie. Yeah.
wybrać chociażby część dat, z których każda przecież to słup milowy polskiego kościoła, dramatu polskiej historii, losów całego chrześcijańskiego świata, a tu nic, tylko daty, daty, kolejne daty. A pośród nich, jak pamiętacie, data najważniejsza, ta, która wszystkim na niebie i ziemi wydała się cudem, 16 października 1978 roku konklawę, na którym podczas siódmego głosowania około godziny 17:15 metropolita krakowski Karol Wojtyła został wybrany papieżem i udzielił pierwszego błogosławieństwa. Urbi et Orbi. Niespełna rok później, w czerwcu 1979 roku, pierwsza podróż apostolska papieża Polaka do ojczyzny, a po niej następne. Kochani, można powiedzieć, że tak naprawdę od tego się zaczęło. Zaczęła się Polska, zmienił świat, naród zebrany na Placu Zwycięstwa w Warszawie, w homilii wygłoszonej przez naszego papieża, usłyszał mocny, nieuznający sprzeciwu głos.
niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I wtedy runął pierwszy mur, a po pierwszym runęły następne. On natchniony i młody był, ich nie policzył nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko świt. Tysiące świec spalili mu, z nad głów urodził się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze dla ich serc i dusz. Śpiewali więc, kraskali w rytm, jak wystrzał poklask ich uśmiał i tańczył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. Że już blisko świt szli ulicami miast, zwalali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów mar. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przecieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś? Źródło. Gdzie jesteś? Źródło. Żadne są lewą tego rundy. Cisza. Strumieniu. Leśny strumieniu. Odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę swego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość,
ożywczą świeżość. Przychodzimy do Ciebie, ludzie słabej wiary, abyś nas umocnił przykładem swojego życia i oswobodził od niepokoju, bo tylko Chrystus jest Panem historii. Pasterzu nam dany, kiedy odchodzą bogowie i we mgle nad miastami błyszczy złoty cielec, bezbronne tłumy biegną, składają ofiarę z własnych dzieci skrwawionym ekranom Molocha i lęk w powietrzu, niewymówiony lament, bo nie dosyć chcieć wierzyć, żeby móc uwierzyć
I nagle jakby czysty dźwięk dzwonu na jutrzni, twój głos sprzeciwu, podobny do cudu, żeby zapytywano, jak to możliwe, że wielbią ciebie młodzi z niewierzących krajów, gromadzą się na placach, głowa przy głowie, czekając na nowinę sprzed lat 2000 i przypadają do nóg namiestnika, który miłością objął całe ludzkie plemię. Jesteś z nami i odtąd zawsze będziesz z nami. A ten portret w naszym domu przypominać będzie, co może jeden człowiek i jak działa świętość. Thank you.
Poeta pyta, jak to możliwe, że wielbią Ciebie młodzi z niewierzących krajów, gromadzą się na placach głowa przy głowie. Ale zaraz drugie pytanie. Jak to możliwe, aby 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 na placu świętego Piotra w Rzymie wśród wiwatujących na cześć papieża tłumów znalazł się jeden. Ten jeden, który odważył się podnieść rękę na następcę świętego Piotra. Jak to możliwe? Krzyczał i płakał tłum, który potem wołał Santo Subito, święty natychmiast. I tylko cierpiący papież wiedział, że za zamachem na niego kryje się zło większe niż to, które spotkało go na placu świętego Piotra. Wołał potem zło i dobro, to ścieranie się potęg pozaziemskich. Czas. Punktualnie o godzinie 17 biały papieski samochód wjechał na plac przez watykańską bramę dzwonów. Tłum zawrzał, rozległy się brawa. Samochód sunął wolno i dostojnie. Przy drugim okrążeniu sektorów, gdy zbliżył się do spiżowej bramy, rozległy się nagle dwa głośne wystrzały. Akcza strzelał z bliska, z 2-3 metrów. Wystrzały poderwały do góry stado białych gołębi. Na białym pasie od sutanny pojawiła się plama krwi. Gdzie? Zapytał ksiądz Dziwisz. W brzuch. Czy bardzo boli? Pytał sekretarz. Minęły 2 lata. Do więzienia Regibio wjechał czarny watykański Mercedes. A więc tu
pan mieszka? Jak tu pan jest? Czy dobrze? Zapytał papież. A Akcza pytał, jak to się właściwie stało, że ty żyjesz? Jak to jest z tą waszą tajemnicą fatimską? Na czym ona polega? Może zrozumiał, że ponad władzą zabijania jest jeszcze potęga wyższa. Przecież zamach Ojca Świętego miał miejsce dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie, 13 maja 1917 roku. Papież wołał tam: o serce niepokalane, pozwól nam przezwyciężyć grozę zła. Zła, które wciąż ciąży nad ludzkością. Zamyka drogę do przyszłości. Znacie polskie pociągi, szare o świcie, szare nocą, te zwłaszcza, które z domu do pracy i z pracy do domu wiozą polską biedę. W takim pociągu, w wagonie, w przedziale było tylko nas dwóch. Ja siedziałem z książką w ręku, a naprzeciwko mnie mały chłopak, który wcinał wielką pajdę chleba zawiniętą w gazetę. Uśmiechnąłem się do niego, on pokiwał mi, po czym zjadł tę kanapkę, połknął ostatni kęs, wyniesionym z domu zwyczajem powiedział: szczęść Boże, machnął ręką i wyskoczył na dworcu jakiejś tam stacyjki. Na fotelu zostawił strzęp gazety, tej, w którą miał zawinięty chleb. Nie mogłem oderwać od niego oczu. W pewnym momencie wziąłem go do ręki, obejrzałem się, czy ktoś nie podgląda. Rozprostowałem tę gazetkę i znalazłem na niej niezwykły fragment papieskiego wiersza. Przełom. Pytacie, czemu w liściach omdlałych krwawe gwiazdy nieba zawieszam? Pytacie, czemu na szczytach serca cios włóczni nieznanej noszę? To tak się zmaga we mnie gotyk duszy i ciała renesans. A pod habitem wśród żeber wyschłe dna potoków. Tędy ciało kąpałem
w rozkoszy, a potem suszyłem w prochu. I oto znowu jest jedność. Ciało do duszy powraca. A teraz w brzemionach kory dźwigam drzew, musujący sok. Srebrne ciała rzek w ramionach rozległych kołysze i duszą skrzelami wiatru oddycham. I widzę linię słońca i odnajduję w Tobie, który mą duszę jednoczysz z duszą słońca. Oto jest chwila strzelista. Prawie już nie ma tajemnic. I Ty mi wyznawasz, jak teraz ode mnie zawisłeś. Boże, więc czuło suszę znów w prochu, bo oto rąk mych na pomoc wzywasz. Bo oto przez ciemność skłaniasz się ku mnie, Chryste! Roku w imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale tak jak wszystko, również i te chwile oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę wybaczenia. Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby zadysponować, rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania. Rzeczy codziennego użytku proszę rozdać. Kochani, czy
przecież tak mógłby brzmieć najkrótszy i najpiękniejszy wiersz o sensie życia. Człowiek, który umiera bogaty, umiera w niesławie, ktoś powiedział. Ja też kocham Kościół ubogi. Kocham Kościół ubogi, zagrożony, jak bocian na jednej nodze w tej Afryce z dziewczynką do pierwszej komunii w cerowanej sukience. Kocham Kościół nieśmiały, Boży, z tacą, na której ktoś guzik położył. Gdzie śpiewają, modlą się za księży, a banan przy rozbieraniu pokazuje język. Różne są serca, kraje, gałgany, ścierki, szkarłaty. Zgubił się Jezus na dobre. W kościele bogatym tłumaczysz, że do kościoła należy papież, lud Boży, teologów, szkoła, nie.
mnie, zagap się i zobacz! Pan Jezus wszedł do kościoła! Duchu, stale pobożny, twardy i uparty jesteś, a przecież nigdy cię nie widać, bo przez grzeczność udajesz, że cię wcale nie ma. Bądź już taki, jak jesteś, lecz nie odchodź od nas, bo czas coraz prędszy. Znów wiara nie stała od samego siebie najdalej do nieba, a ciało wciąż nie może uspokoić ciała. Naucz się dziwić w kościele, że hostia najświętsza taka mała, że w dłonie by ją schowała najmniejsza dziewczynka biała, że chłopcy z językami czarnymi od jagód na złość babci wlatują pół nago w kościoła, drzwiach uchylonych milkną jak gawrony, bo ich kościół zadziwia powagą. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem, tyle tajemnic, dogmatów, Judaszów, męczennic, katów i nowe wciąż nawrócenia, że można, nie mówiąc pacierzy, po prostu w niego uwierzyć z tego wielkiego zdziwienia. Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z tobą, ochocze serc.
pora już, jak marchew najzwyklejsza, on będzie dla was rósł. Żegnajcie. Pora już. To jest nasz trzeci projekt po drodze krzyżowej i po takim przedstawieniu z obłoków na ziemię. No i w dużym stopniu on powstał na życzenie widzów. No był taki moment, że Jan Paweł zmarł, potem beatyfikacja, więc siłą rzeczy musieliśmy tym faktem zająć się. Są tam wspaniałe teksty Jana Pawła, ale jest także Leśmian. Jest tekst jak zwykle połączony z muzyką, z wokalem Marka Stryszowskiego. To jest mój drugi scenariusz, który pisałem tutaj dla zespołu, dla De Profundis. O dziwo, ten mi nastręczył najwięcej trudności. Mimo że wydawać by się mogło, że ten temat jest tak bliski. Sam znałem naszego papieża, był aktorem, prawda, był z Krakowa. Jest ten ogrom materiału, ale może przez ten straszny ogrom materiału trudno się było zdecydować na to, co jest najważniejsze. Mnie ogromnie zależało na tym, żeby ukazać nawet nie tyle świętość, nie tyle dobroć, mądrość, wreszcie surowość tego wielkiego Polaka, ale głównie jak gdyby jego wkład w przemiany świata i przemiany Polski. W dużym stopniu jest to opowiadanie o Janie Pawle jako polityku, który nie uprawiając polityki jednak tyle w tej dziedzinie zrobił. No to tyle. Pan Jan Nowicki, Cezary Chmiel, Tomasz Kudyk, Marek Stryszowski, De Profundis, co może jeden człowiek.